Rejtan, upadek Polski. Obraz przedstawia scenę z Sejmu Rozbiorowego w 1773 roku, kiedy posłowie województwa nowogródzkiego Tadeusz Rejtan oraz Samuel Korsak wraz z innymi delegatami podjęli okupację sali poselskiej. Do zaprezentowania epizodu z 1773 roku malarz wprowadził postacie aktywne na scenie politycznej w okresie późniejszym, symbolizujące postawy moralne, które doprowadziły w latach 1772-1795 do upadku państwa. Nie wszystkie z ukazanych osób były obecne przy proteście Rejtana. 17 postaci zostało zidentyfikowanych na obrazie. Jan Matejko wskazuje głównie bohaterów negatywnych, jak choćby marszałka Sejmu Rozbiorowego Adama Ponińskiego oraz późniejszych targowiczan Franciszka Ksawerego Branickiego i Stanisława Szczęsnego Potockiego. Na obrazie artysta wyraźnie zaznaczył również sprawczą rolę Rosji w upadku Rzeczypospolitej. Rozrzucone na podłodze dokumenty, na których widnieje czytelny wyraz Petersburg, czy monety z widocznym dwugłowym rosyjskim orłem. Tadeusz Rejtan, poseł z województwa nowogródzkiego na Sejm Rozbiorowy 1773-1775. Protestował przeciwko rozbiorowi. Jego postawa stała się symbolem pełnego oddania sprawie narodowej. Po samobójczej śmierci rozpowszechnił się w Rzeczypospolitej kult jego postaci jako wzoru postawy patriotycznej. Franciszek Ksawery Branicki, do czasów Sejmu Rozbiorowego jeden z najwierniejszych stronników króla. Nieobecny podczas protestu Rejtana, przebywał w tym czasie w Paryżu, gdzie otrzymał informację o nominacji na urząd hetmana polnego koronnego. Od 1774 roku hetman wielki koronny. Po 1775 roku jeden z głównych politycznych przeciwników Stanisława Augusta. Rusofil i późniejszy przywódca Konfederacji Targowickiej. Adam Poniński, marszałek Sejmu Rozbiorowego 1773-1775, zausznik Rosji, podskarbi wielki koronny, jeden z najbardziej przekupnych polityków okresu rozbiorów. W 1789 roku pozbawiony urzędu podskarbiego i skazany przez sąd sejmowy na banicję. Na obrazie przedstawiony z czarną wstęgą na szyi, z krzyżem zakonu kawalerów maltańskich, którego od 1774 roku był wielkim przeorem. Stanisław Szczęsny Potocki, późniejszy generał artylerii koronnej i marszałek Konfederacji Targowickiej, którego Trybunał Narodowy skazał w 1794 roku zaocznie na karę śmierci. Podczas Sejmu Rozbiorowego był stroną w konflikcie z rodziną Komorowskich, która obwiniła Potockich o porwanie i zamordowanie Gertrudy, żony Stanisława Szczęsnego. Samuel Korsak, poseł z województwa nowogródzkiego na Sejm Rozbiorowy, uczestnik protestu Rejtana. Działając zgodnie z instrukcją swojego województwa, wspólnie z Tadeuszem Rejtanem podpisał znany manifest przeciwko marszałkowi Sejmu Adamowi Ponińskiemu, żeby nie dopuścić do rozbiorów. Franciszek Salezy Potocki, ojciec Stanisława Szczęsnego, wojewoda kijowski i właściciel ogromnych majątków na Ukrainie. Nie uczestniczył w obradach Sejmu Rozbiorowego, ponieważ zmarł przed jego początkiem. Przypisywano mu udział w porwaniu i zamordowaniu Gertrudy Komorowskiej, którą syn Stanisław Szczęsny wbrew woli rodziny potajemnie poślubił. Odbiło się to na stanie psychicznym młodego Potockiego i zaważyło to na jego późniejszych wyborach politycznych. Michał Jerzy Poniatowski, biskup płocki i późniejszy prymas, rodzony brat króla Stanisława Augusta. Na obrazie pokazuje Franciszkowi Salezemu Potockiemu miniaturę z portretem osoby, którą podobno zamordował, a więc Gertrudy Komorowskiej. Michał Fryderyk Czartoryski, wuj Stanisława Augusta, uważany przez Rosję za protektora Tadeusza Rejtana i Samuela Korsaka, przywódca słynnego stronnictwa politycznego zwanego familią.
Stanisław August, król Polski w latach 1764-1795. W czasach Sejmu Rozbiorowego 1773-1775 zwolennik sojuszu z Rosją, z którą chciał realizować program reform. Młodzieniec z wniesioną szablą i w konfederatce z trójkolorową kokardą. Symbol rewolucji i zemsty ludu na zdrajcach narodu. Portret carycy Katarzyny II. Podobnie jak postać żołnierza w drzwiach, symbolizuje rosyjski protektorat nad Rzeczą Pospolitą. Żołnierz rosyjski za drzwiami. Podczas obrad Sejmu Rozbiorowego wojsk rosyjskich nie było w Zamku Królewskim w Warszawie. Postać żołnierza symbolizuje rosyjski protektorat nad Rzeczą Pospolitą.